Barbara Marciniak, Ścieżka Mocy, Mądrość Plejadian dla świata pogrążonego w chaosie. Rozdział 4. Intymny taniec uczuć i przekonań. Istnieje wiele sposobów pojmowania życia. To, jak interpretujesz swoje miejsce w świecie, zależy od tego, w co zdecydowałeś się wierzyć. Aby odnaleźć swoją moc, musisz spełnić pewien wymóg, a mianowicie zrozumieć swoje osobiste przekonania oraz przekonania zbiorowe. Jesteś tym, kim jesteś i dokładnie tam, gdzie jesteś, ponieważ w to właśnie wierzysz i masz właśnie takie przekonanie na temat siebie i swojego miejsca na ziemi i na świecie. Przekonania są fundamentem wszelkich doświadczeń. A jakie one właściwie są? Skąd pochodzą? Przekonania dotyczą zazwyczaj ludzkiej mocy sprawczej, mocy kreacji i mogą ujawniać sposób, w jaki każdy z Was gospodaruje swoją energią. Przekonania to Twoje własne decyzje i ustalenia odnośnie rzeczywistości, które stanowią rosnący z czasem wewnętrzny zbiór niewidzialnych elementów, cegiełek do budowy koncepcji samego siebie w związku z postrzeganym przez siebie własnym miejscem w sieci istnienia, wykonanych z Twojej własnej interpretacji rzeczywistości. Przekonania są programami, o które ludzie oparli i nadal opierają swoje życiowe doświadczenia. Ujawniają one także sposób, w jaki personifikuje się swoje wybory oraz określają warunki, które wybieracie na dokonanie własnych wpisów w treść siły życiodajnej energii, pozwalającej na manifestowanie się myśli. Przyjrzawszy się dobrze swojemu życiu, i Ty zobaczysz wyjątkowo kreatywne wyniki własnego wewnętrznego programowania. Każdy dźwiga swój balast przekonań pochodzących z wielu źródeł. Genetyczna spuścizna, skłonności rodzinne, doświadczenia z dzieciństwa, wpływy społeczno-kulturowe oraz niezliczone wrażenia przeniesione z poprzednich wcieleń to tylko niektóre z czynników tworzących niewidzialną kolekcję przekonań, która determinuje doświadczenia trójwymiarowej rzeczywistości. Przekonania to myśli dotyczące Was i świata, którymi się najczęściej ślepo kierujecie. To niezamierzone myślokształty, które rodzą się w ludzkiej wyobraźni, przechowywane są w banku podświadomej pamięci i kwalifikują Wasze przeżycia zarówno w świecie wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Przekonania programują zatem na sukces albo porażkę. Ogólnie rzecz biorąc, przy optymistycznym podejściu do świata, automotywacji i pozytywnym nastawieniem będziesz mógł przeżyć życie radośnie i entuzjastycznie. Jeżeli jednak Twój światopogląd skłania się ku pesymizmowi oraz negatywnej interpretacji rzeczywistości, poczucie bezsilności i rozpaczy przysłoni cieniem każde doświadczenie. Ludzie cierpią z powodu pewnego nieporozumienia, starej jak świat, błędnej wiary we własną niemoc. Wszystkie formy istnienia muszą przejść przez rozmaite poziomy odpowiedzialności za własną moc, która związana jest z każdym aspektem stworzenia. Wszystko, z czym spotykacie się w świecie zewnętrznym, jest odbiciem waszej wewnętrznej rzeczywistości. Stań się zatem tym, kim myślisz, że jesteś, a wtedy, zmieniwszy swój sposób myślenia, niezawodnie odmienisz także swoje życie. Twoje przekonania to instrukcje obsługi fizycznego kształtu Twojej istoty. Obecnie ludzkość przechodzi sprawdzian, po którym ludzie staną się o wiele bardziej świadomi wykorzystywania mocy myśli. Rodzimy się z niezliczonymi umiejętnościami, lecz kultywowane przez Was przekonania utwierdzają Was w bezsile, blokując albo zacierając już w młodym wieku neuronowe ścieżki umiejętności i talentów. Kluczem do zrozumienia wielkiego planetarnego przełomu, przed którym stoicie, jest pełne współczucia uświadomienie sobie, że ludzkość istotnie wypracowała sobie pewien zbiorowy lęk przed mocą tworzenia.
Obecne czasy wzywają do poznania własnego umysłu i rozpoznania przekonań oraz stania się niezwykłym kreatorem własnej rzeczywistości. Inkarnujecie na Ziemi po to, by posługiwać się tutaj określoną formą mocy. Istnienie pokazuje Wam istotę oraz zastosowanie tej mocy. Obejmuje ona zbiór dynamicznych energii, które wnoszą majestatyczne wzorce świadomości istnienia w każdy, najdalszy nawet, zakątek kosmosu. Ludzkość tworzy świat ogólny na bazie nieświadomych, pierwotnych, masowych porozumień. Jesteście stroną porozumienia dotyczącego eksploracji charakteru rzeczywistości z pozycji trójwymiaru, a telepatycznie oraz śniąc wnosicie energetyczny wkład w jego zbiorowe doświadczenie. Jesteście też bardzo kreatywni, choć sobie tego nie uświadamiacie. Bez wysiłku śnicie świat szerszej rzeczywistości i realizujecie go jako miejsce badania istnienia. Niemniej mocno splecione z niezliczonych innymi osobistymi teraz są Wasze osobiste i jakże dla Was ważne codzienne spotkania i doświadczenia, a wybory, których dokonujecie w rzeczywistości fizycznej, opierają się o Wasze przekonania, mówiące o możliwości ich realizacji. Ludzka struktura biologiczna jest w gruncie rzeczy centrum nadawczo-odbiorczym informacji. Twoje komórki nieustannie odbierają informacje telepatyczne. Dzieje się to bez użycia przycisków, monitorów i bez nowinek technologicznych. Układ inteligencji ciała nieprzerwanie skanuje ścieżki przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, a wszystkie myśli i uczucia, które bez trudu eksplorujesz, są mocno powiązane z doświadczeniem z chwili na chwilę. Natomiast przetwarzane i prawie jednocześnie nadawane są drogą telepatyczną do świata na zewnątrz, bez żadnych czasowych ograniczeń. Istniejesz w nieskończonej sieci nieustannej, pomijającej świadomość i zachodzącej na poziomie komórkowym wymiany informacji. Ludzie przebywający w Twoim aktualnym otoczeniu także nieświadomie zdają sobie sprawę z Twoich przekonań, oczekiwań, zamiarów i wewnętrznych nakazów. Każda komórka ciała jest multisensorycznym, wieloaspektowym narzędziem komunikacyjnym o krystalicznej strukturze, reagującej na modulację światła, kolejnego kanału przekazu informacji. Wnętrze czaszki służy jako komora rezonacyjna i działa jako przekaźnik energii promieniowania kosmicznego. Ożywczej siły, lub raczej chi, która dostarcza wzorów czy matryc życiu. Zasadniczo Twój punkt widzenia na przestrzeń i czas wynika z Waszej biologii. Jednak trwająca właśnie metamorfoza ludzkiej świadomości może doprowadzić Was do otwarcia i uaktywnienia nowych, oprócz Waszych pięciu głównych zmysłów, smaku, dotyku, słuchu, powonienia i wzroku, mechanizmów odczuwania. Moce psychiczne są naturalną częścią Twojej wewnętrznej technologii. To narzędzia zarządzania wewnętrznego. Im bardziej będziesz świadom programów wgranych w Twój biologiczny komputer, tym łatwiej będziesz materialnie tworzyć to, czego pragniesz. Twoje komórki nieprzerwanie transmitują informacje o tym, kim jesteś. Każdy z Was nosi na swojej aurze ogromny energetyczny znak, umieszczony tam za pomocą wibracji i telepatii. Komórki ciała słyszą także Wasze świadome i podświadome i nieświadome myśli, w wyniku czego nieustannie się przekształcają, co pozwala im wysyłać własne sygnały na temat Waszych tożsamości. Następnie w serii jednoczesnych zdarzeń przekraczacie ścieżkę możliwości, łączącą każdego z Was z obiektem Waszej skoncentrowanej uwagi, powiązanej mocno z indywidualnym przekazem na temat własnej wartości. Czy kiedykolwiek jednak Ty sam zatrzymałeś się, aby rozważyć, czy Twoje podstawowe przekonania wspierają Twoją życiową postawę?
przypadki nie istnieją. Twoje własne komórki popychają cię do wybrania zakrętu w tę, a nie w inną uliczkę, bo właśnie tu spotkasz przyjaciela albo unikniesz niemiłego zajścia. Cokolwiek dzieje się na twojej drodze, jest częścią twojej własnej kreacji. Zatem musisz bardzo jasno określić, na co cię stać. Jeśli sądzisz, że nie masz władzy nad tym, co dzieje się w świecie zewnętrznym, to jest to właśnie jedno z przekonań i ustaleń, które zapadły między tobą a polem istnienia. Komórki twojego ciała słyszą ów nakaz dotyczący twojego miejsca w rzeczywistości i robią, co w ich mocy, aby upewnić cię w każdej najdrobniejszej nawet sytuacji, że nie masz nad sobą władzy. Twoje przekonania to instrukcje obsługi twojej biologicznej formy. W obecnych czasach ogromnego przyspieszenia ludzkość stoi przed obowiązkiem poznania sposobu zarządzania energią, energią myśli, aby stanąć i wędrować po ścieżce prowadzącej do właściwego zarządzania energią istnienia. Musisz przyjąć najwyższą odpowiedzialność za kierowanie własnym układem biologicznym. Jesteś pionierem na ścieżce prowadzącej ku nowej interpretacji rzeczywistości. Żyjesz i rozwijasz się w złożonej sieci, utkanej z masowych umów i porozumień, które wspierają i definiują znane ci doświadczenia. Jednakże masz w jej ramach wolną wolę wyboru swoich własnych myśli i idei, którym chcesz hołdować i które najlepiej współbrzmią z twoimi osobistymi wartościami. Doświadczenia twojego świata zewnętrznego nawiązują bezpośrednio do subtelnej aktywności myśli, uczuć oraz pragnień twojego świata wewnętrznego, w którym mieszczą się konstrukcje twoich przekonań. Jeśli w to uwierzysz, znajdziesz się we właściwym miejscu o właściwej porze. Wszystko po prostu zawsze się uda, jeśli tylko w to uwierzysz. Wiara we własne bezpieczeństwo i przekonanie o łaskawości wielowszechświata są korzystne dla życia, pokoju i harmonii. Tak naprawdę w każdej sytuacji życia codziennego projektujesz swoje wyobrażenie o nim. Ubarwiasz mocą swoich przekonań wszystko, co chcesz zobaczyć. Zawsze interpretujesz rzeczywistość. Jesteś pionierem na ścieżce prowadzącej ku nowej interpretacji rzeczywistości. Niczym wschodząca sadzonka, kierujesz się ku światłu, torując sobie drogę przez warstwy gęstej materii, przedzierając się przez niewidzialny sufit fortyfikacji, ignorancji, gdzie, co jest wręcz niezaprzeczalne, królują ograniczenia i negatywne przekonania. Ponieważ miliardy ludzi zdało sobie sprawę z uwarunkowania atrakcyjności życia na Ziemi, zaczęto sobie zadawać także pytanie o sam charakter istnienia, a jego ponowne zbiorowe rozważenie rozerwie kokon ograniczających przekonań, które już nie służą ani ludziom, ani waszej kulturze. Ponadto, co łatwo sobie wyobrazić, wasza nowa, nieznająca lęku świadomość wywiera silny nacisk na dominujący jeszcze paradygmat przekonań rządzących waszym życiem. Wszyscy jesteście przepojeni świadomością, czyli zdolnością do bycia świadomym, co jednak niekoniecznie oznacza, że zdajecie sobie sprawę z tego, co tworzycie. A przekonania bywają podchwytliwe. Nade wszystko są ustaleniami, porozumieniami dotyczącymi rzeczywistości i przyjmujecie je oraz kontynuujecie bez pytania. Stając jednak twarzą w twarz z sobą samym i swoimi przekonaniami, zobaczysz, jak twoje myśli i uczucia łuszczą się niczym warstwy starej farby lub odkryjesz, że podróżujesz po wewnętrznych czarnych dziurach, po drugiej stronie, przemierzając te części samego siebie, których istnienia nawet się nie domyślałeś. Po raz kolejny powtarzamy, że twoje skupienie stanowi osobistą kopalnię złota, a ucząc się cenić i korzystać z wewnętrznego skarbca, możesz umacniać się na dalszą podróż po świecie wewnętrznym i zewnętrznym.
Najważniejsze dla zrozumienia tego, jak kreujesz swoje życie, to dostrzec, gdzie i czemu poświęcasz swoją energię. Czy jesteś panem własnej uwagi, czy tylko pasażerem chętnym na przejażdżkę? Przez kilka chwil skup się na oddechu. Wyobraź sobie złote spiralki energii, które niczym listki herbaty pęcznieją w Twoim ciele, gdy tylko skierujesz swoją uwagę w głąb swojego wewnętrznego świata. Siedząc w skupieniu i ciszy, rozważ, że w celu umocnienia i nadania inspiracji swojemu życiu musisz je po pierwsze zbadać. Życie obfituje w symboliczne znaczenia, a szacunek do wszystkich zdarzeń pomoże Ci poszerzyć umysł i namierzyć swój cel. Jak wiele uwagi zwracałeś przez całe swoje życie na siłę swoich przekonań, a jest ona potężna. Bez względu na to, czy je znasz, czy nie, Twoje przekonania starannie przygotowują grunt pod Twoje doświadczenia. Z całą uczciwością opowiedz, czy tak naprawdę wiesz, w co wierzysz, czy kiedykolwiek dokonałeś samodzielnego wyboru i czy świadomie i celowo zasiliłeś w swojej duszy jakiekolwiek przekonania, jak gdybyś zakładał tam ogród. Jakie przekonania odziedziczyłeś w cennym rodzinnym spadku? Jakie zwyczajowe wzorce tkwią w Twoich genach? Jakie wspólne, specyficzne problemy łączą członków różnych pokoleń Twojej rodziny? Jakie szczególne sytuacje nieustannie powracają do Ciebie i Twojej rodziny? Jak często stajesz się tragicznym bohaterem zdarzeń? Co myślisz i co czujesz, budząc się rano? Co sądzisz o swoich snach? Co myślisz o swojej sypialni i do czego jej używasz? Jakie emocje odczuwasz, kiedy się wypróżniasz albo bierzesz kąpiel? Ile warte jest dla Ciebie Twoje własne ciało? Czym jest dla Ciebie seks? Czy masz korzystny czy niszczący wpływ na swój organizm? Do czego wykorzystujesz swoje ciało? Co sądzisz o jedzeniu? Jaką rolę odgrywa ono w Twoim życiu? Co dla Ciebie oznacza słowo dom? Jaki wpływ Twoja rodzina wywiera na Twoje zachowanie? Jaki jest Twój emocjonalny stosunek do śmiechu i zabawy? Jak sądzisz, co możesz osiągnąć w obecnym życiu? Na co Twoim zdaniem w życiu zasługujesz? I co Ci się od niego należy? Spędź z tymi myślami kilka kolejnych chwil. Wybierz przynajmniej tuzin osobistych przekonań na rozmaite tematy. Zapisuj je w trybie orzekającym, jak osobistą litanię tak zwanych faktów na temat rzeczywistości. Upewnij się, że w Twoim spisie nie braknie też Twoich poglądów na temat zdrowia, bogactwa i szczęścia. Niech minie tydzień, po czym dokładnie i uczciwie przyjrzyj się swoim proklamacjom i sprawdź, co teraz myślisz na ich temat. Czy Twoje życie jest odbiciem tego skryptu? Czy Twoje przekonania służą Ci w życiu i czy faktycznie wspierają Twój dobrobyt? Ile z nich tak naprawdę daje Ci poczucie szczęścia, ile chciałbyś zmienić? W jaki sposób Twoje zapiski wskazują na to, jak korzystasz z witalnej energii istnienia, aby kreować swoje życie? Kolejnym krokiem tej rewaloryzacji przekonań jest eksploracja i ocena właściwości idei na temat samego siebie i świata zewnętrznego, bo właśnie przez ich filtr kreujesz wersję świata, z którą obcujesz. W ramach Waszej aktualnej płaszczyzny rzeczywistości dziedziczysz genetycznie pewien zestaw przekonań.
a w dniu narodzin otrzymujesz pewną niebiańską, formującą charakter pieczęć, której treść jest zgodna z położeniem planet w danej chwili. Twoje wspomnienie oraz pamięć wrażeń związanych z kwestiami i wydarzeniami przenoszone są równolegle w czasie z innych płaszczyzn, no i podlegasz oczywiście uwarunkowaniom kulturowym, społecznym, rodzinnym i religijnym, które wpływają na ciebie od samego urodzenia, pomagając zdefiniować charakter osobistej tożsamości. Choć te narzucone z zewnątrz informacje lub przekonania nie dają pełnego obrazu rzeczywistości, ludzie często prowadzą swój pojazd, życie, tylko jedną aleją istnienia, przegapiając jednocześnie niezliczone miliardy możliwości. Dzieje się tak, gdyż akceptacja ograniczających przekonań jest jak jedno ubranie na całe życie. Najskrytsze i najgłębsze przekonania determinują kierunek twojego życia. Codziennie są odtwarzane i rozpowszechniane za pomocą myśli i nastawienia. Ludzie, którzy wybierają podróż aleją strachu, nie wiedzą, że ma ona także i przecznicę. Ich poglądy funkcjonują dosłownie jak końskie okulary, zasłaniając i eliminując każdą możliwą i prawdopodobną opcję, ścieżkę lub rozwiązanie. Twoje poglądy także warunkują oraz precyzują otaczającą cię przestrzeń, tworząc elektromagnetyczny odcisk, który finalnie przyciąga wszelkie twoje przeżycia. Tworzone przez ciebie myśli są jak najbardziej realne i prowadzą własne życie od chwili zaistnienia. Najczęściej jednak wydaje ci się, że nie masz, jak to mówicie, zielonego pojęcia, jak wprowadzić swoją wersję świata w ruch. Obecnie, jako ludzie, uczycie się, że każda sytuacja da się obejrzeć z wielu punktów widzenia. Z szerszej perspektywy patrząc, można by tu powiedzieć, że uznawana przez was powszechnie rzeczywistość doświadcza właśnie załamania wiary i przekonań. Ludzkość zbudowała swoje życie w oparciu o wiarę, że wasze przekonania dotyczące faktów czy też atrybutów istnienia są prawdami niepodważalnymi. Nieprawda. Przekonania to tylko umowy dotyczące rzeczywistości i jako takie podlegają możliwości zmiany. Podstawową rzeczą jest jednak zrozumienie, że przekonania są myślami, które ludzie świadomie, podświadomie i nieświadomie przechowują w wyobraźni, a tu wszystko jest realne. Każda myśl generuje energetyczną wibrację i choć tych częstotliwości nie widzisz, fale eteru są pełne informacji o tym, kim jesteś. W czasach przyspieszenia wasz świat całkowicie spolaryzował się wokół masowego konfliktu przekonań. Napięcie towarzyszące temu wielkiemu podziałowi wyraża charakter dwóch najbardziej wyróżniających się obecnie trendów myślowych na temat wartości życia. Pierwszy z nich, wiara w świat pełen wrogości, wykorzystuje płaszczyznę pod tytułem silniejszy zawsze ma rację, promując zabijanie i przemoc jako środki znajdowania rozwiązań. Przeciwny kierunek obrała wiara w moc pokojowego istnienia, kładąca nacisk na wartość przyrody i szacunek należny ogólnie pojętemu życiu. Na całej waszej planecie trwa eskalacja stresu i napięć. Dzieje się tak po części z powodu wzrostu waszej telepatyczno-psychicznej wrażliwości na ogrom tego wielkiego, wibracyjnego podziału. Obecny głęboki podział przekonań jest jednak także wyrazem biegunowości współpracy, niczym pełnia obdarzająca noc światłem, podsyca płomienie pasji i oświeca to, co zwykle jest ukryte. Zjawisko to wskazuje na bezkres twórczej siły przekonań, zdolnej do kreacji jakże różnych, a czasem nawet diametralnie przeciwstawnych wersji rzeczywistości. Czysto praktycznie rzecz ujmując, w każdej chwili sam określasz swój wybór tego, czego chcesz.
Oczywiście możliwość wolnej woli wyboru i decyzji jest cechą wielce korzystną, lecz przypomina rolę, którą musisz nauczyć się uprawiać, siejąc w niej nasiona myśli o życiu pełnym mocy. Aby zrozumieć i uleczyć szaleństwo, brak stabilności i wyraźną niepewność tych niespokojnych czasów, musisz najpierw nauczyć się radzić sobie z sobą samym. Jednym z powodów, dla których właśnie w tych czasach tutaj jesteś, jest nauka kierowania i gospodarowania energią w materialnym świecie. Twoje ciało to twój pierwszy, najważniejszy obowiązek. Poddaje się ono w pełni twojemu dowództwu. Natężenie twoich emocji jest wibracyjnym ładunkiem dla mocy twoich myśli. To, jak czujesz się w świecie i to, co o nim sądzisz, wpływa bezpośrednio na funkcje i systemy operacyjne twojego kształtu fizycznego. Emocje, a szczególnie entuzjazm i ekscytacja, są paliwem przekonań, a kierując się nimi, zawsze odnajdziesz drogę do swoich przekonań. Akceptując siebie, pozwalasz, by świat zewnętrzny odzwierciedlił stan twojego umysłu, podobnie jak poddając się uczuciu przybicia i frustracji. Zgadzasz się, by świat zewnętrzny do nich się dopasował. Ograniczenia, frustracje i blokady można badać z pełnej znaczeń, ale i konkretnej perspektywy. Podchodząc do życia z nastawieniem, że wszystko, z czym się stykasz, ma istotny cel, oraz akceptując swoją rolę twórcy własnych przeżyć, bez obwiniania kogokolwiek, odblokujesz uwarunkowanie do roli ofiary, które zdominowało ludzkość. Przeobrażenie poczucia bycia ofiarą to najważniejszy krok w twojej ścieżce mocy. Jednakże ci, którzy wybierają doświadczenie rzeczywistości przy jednoczesnym zablokowaniu inteligencji emocjonalnej, coraz częściej odkrywają świat, który zatracił możliwość rozpoznania znaczenia życia. Ci, którzy wybierają miłość i ośmielają się odczuwać głębie istnienia, przyjmując odpowiedzialność za swoje czyny oraz szukając celu życia, odkryją, że świat życia pełnego znaczeń ujawni im swoją sprytnie ukrytą obecność. Powzięcie osobistego przekonania o swojej wrodzonej wartości własnej to doskonała inwestycja twojego czasu i energii. Sam kierujesz ożywczą energią, która wspiera i łączy cię z szerszą kosmiczną rzeczywistością. Rezygnując z tej pozycji i ignorując swoje zdolności kreowania rzeczywistości, w zasadzie pozwalasz, aby inni manewrowali twoją własną mocą. Ludzi zaprogramowano i uwarunkowano tak, abyście sądzili, że ktoś inny was uratuje lub ocali. Nikt was nie uratuje. Aby kwitnąć i prosperować, musicie sami chcieć przejąć stery życia. Ważnym kluczem do zrozumienia motorów działań są emocje. Zatem raz jeszcze podkreślamy, że kiedy podążysz za swoimi uczuciami, odkryjesz swoje przekonania, a odkrywszy je, staniesz twarzą w twarz z koncepcjami, z których korzystasz, budując własne wersje rzeczywistości. Aby poszerzyć swoją świadomość, poczuć własną moc, musisz chcieć wybadać, jakie i które myśli ujawniają twoje emocje. Obserwacja i badanie myśli pozwoli ci dojść do ich źródeł i celu. Nie utknąłeś wcale w żadnej z nich, ani też nie jesteś przypisany żadnemu ze swoich ja, choć tak mogłoby ci się zdawać. Nie jesteś także permanentnie ograniczony tym, co masz w genach, po przodkach. Jesteś swoim własnym dziełem, produktem zbieranych w czasie idei i doświadczeń, umożliwiających tworzenie głęboko pożądanej rzeczywistości. Wiedza ma moc, która ci posłuży. Zapamiętaj tę starożytną i oczywistą prawdę. Każda myśl, której uparcie się trzymasz, ma przemożny wpływ na twój świat. Jasność i precyzja myśli
mowy i działania ma najwyższe znaczenie dla tworzenia upragnionej wersji życia. Słowom przypisano w starożytności moc i uznano jako starą sztukę magii, ponieważ język stanowi potężne narzędzie kierowania i manifestowania energii w kształt. Proponujemy Ci celowy, pełen dbałości i pewności dobór słów. Wiedz, czego chcesz i twórz jasne, pozytywne zamiary związane z realizacją celu. Dążenie do godnego uwagi celu i ideału to postawa właściwa dla osoby z poczuciem własnej mocy. Każda myśl i słowo wpływa na wielką skarbnicę wspomnień w umyśle podświadomym, na Twoje własne myśli i słowa lub na te, które wywodzą się ze świata zewnętrznego. Przyjmując, że jako ludzie jesteście istotami telepatycznymi, możecie poddawać się wpływom myśli i działań innych osób, szczególnie jeśli Wasze granice nie są szczelne, a Wy sami jesteście zdezorientowani co do swojej tożsamości. Zewnętrzne propozycje i wyobrażenia, jak na przykład prezentowanie w telewizji, programują Wasz podświadomy i świadomy umysł. Wasi naukowcy badali Was w czasie oglądania telewizji, wykorzystując encefalograf, urządzenie skanujące mózg. Zarejestrowano aktywność mózgu w częstotliwości fal delta, które z zasady tworzą wysoce programowalny stan śnienia. Stan ten występuje w trakcie oglądania telewizji. Jeśli nie jesteś świadom swoich myśli lub zrzekłeś się możliwości własnego wyboru i kierowania nimi, Twój umysł może być podatny wpływom i kontroli za pomocą współczesnej elektroniki. Podczas gdy Twój świadomy umysł wydaje polecenia, umysł podświadomy jest ośrodkiem obróbki oraz filtrem nakazów i przekonań w celu ich realizacji. Umocnienie życia zaczyna się z chwilą, gdy przejmujesz kontrolę nad własnymi myślami. Musisz wówczas zdecydować, czego chcesz i dążyć do realizacji tego pragnienia. W przeciwnym razie Twoje polecenia będą pozbawiane świadomego celu, a Ty zamiaru kierowania biegiem swojego życia. Czasy, w których żyjesz, wzywają do ujawnienia Twych najlepszych talentów oraz do przyjęcia osobistej wiary, że Twoja wrodzona wartość własna jest doskonałą inwestycją Twojego czasu i energii. Szczęście i spokój umysłu, czyli oznaki prawdziwej mocy, są odczuwalne, kiedy zachowujesz równowagę pomiędzy przyjętymi przez siebie wartościami a intuicją, kiedy strumień energii nieustannie przyspiesza swój bieg. Kwestie i obowiązki wynikające z wszelkich aspektów życia, za których odpowiedzialności dotąd unikałeś, stają się coraz bardziej złożone. Aby przygotować się na doświadczenie wyższych stanów świadomości oraz lepszej świadomości percepcyjnej, musisz wyobrazić sobie pożądany przez siebie rodzaj świata oraz ufać, że go doświadczysz. Twoja wyobraźnia to najpotężniejsze narzędzie twórcze. Koncentruj się więc na jasno określonych celach i uruchom swój wewnętrzny program, który określi Twoje przeżycia w świecie zewnętrznym. Zdarzenia to wielowymiarowe elementy sztuki życia. Forma, rozmiar, kształt oraz cel zmieniają się, kiedy zaczynasz obserwować dane zdarzenie i kiedy uwalniasz się z przywiązania do tylko jednych napędzanych emocjami ram czasu. Zdarzenia nabierają nowego znaczenia, kiedy poszerza się Twoja świadomość. Świadomie zmieniając swoje interpretacje świata i przyjmując pewną siebie, inspirującą postawę, zmieniasz jakość swojego doświadczania świata. Choć same warunki zewnętrzne mogą pozostać bez zmian, jak w przypadku szklanki pełnej lub pustej do połowy, od Ciebie zależy to, co dostrzeżesz i jaką scenę przygotujesz dla swoich przeżyć, a jednocześnie jak wpłyniesz na cały paradygmat grupowych przekonań. Twoje przekonania i wierzenia sprawiają, że jesteś, kim jesteś, a sfery życia, w
których osiągasz sukcesy, to przede wszystkim te, które sprawiają Ci przyjemność i wywołują przyjemne podniecenie. Od najdawniejszych czasów i na najgłębszych poziomach Waszym doświadczeniem rządzą kulturowe przekonania dotyczące natury rzeczywistości. Wiara i przekonania wyrastają z koncepcji rzeczywistości, a koncepcje, czyli idee, są przekazywane w czasie tak długo, aż ewoluują w fakty, które wydają się definiować to, co widzicie, czyli to, co Wam powiedziano, że zobaczycie. Idee tworzą pętlę energetyczną, która nieustannie umacnia supertrwałą matrycę rzeczywistości, wspieraną wielkim wkładem energetycznym generowanym przez zbiorową świadomość. Wynik owego masowego poparcia wyrastającego z braku kwestionowania założeń kulturowych określa ogólną strukturę świata, z jakim jako ludzie obecnie się stykacie. Masowe przekonania formują kontrolowany, wymyślony pogląd na rzeczywistość, w której wszyscy zgodziliście się uczestniczyć. Spotykacie się z tymi umowami codziennie, w doświadczeniach natury społecznej, kulturowej oraz osobistej. Idea Ziemi jako pojedynczego doświadczenia, miejsca będącego światem jednym jedynym, gdzie każdy przypisany jest do tej samej rzeczywistości, przypomina w pewnym sensie twierdzenie, że Ziemia jest płaska. Ogólna struktura świata składa się z ram porozumień, w których działacie. Nie jest to jedyna wersja świata. Przyroda jest zmienna, elastyczna i żyje wieloma, wielowymiarowymi możliwościami. A Twoje przekonania, decyzje i emocje odgrywają rolę w tworzeniu tej wersji świata, której właśnie doświadczasz. Pewne jest, że określone, głęboko tkwiące przekonania zdolne wprowadzić ludzkość w błędne koło wyrastają na gruncie starych mitów o pochodzeniu człowieka. W tradycji judeochrześcijańskiej opowieść o Adamie i Ewie mówi o kobiecie prowadzącej dialog z wężem, która następnie, dając upust swojej naturalnej ciekawości i badając parametry swojej intuicji, dopuszcza się rzekomo jakiegoś poważnego wykroczenia, a ludzkość w ramach kary za nie zostaje na zawsze wypędzona z raju. Z upływem czasu miliony ludzi budowały życie w oparciu o tę bajkę, wiernie wierząc, że nadal muszą płacić za tamto domniemane wykroczenie. Owszem, w każdej plotce jest odrobina prawdy, szczególnie gdy założyć, że mity to kontynuowany zbiór nauk i przekonań o naturze rzeczywistości i zapis linii tego rodu. Jednakowoż dostrzeżona prawda stosowana będzie zgodnie z tym, jak zdarzenie jest widziane oczami wyobraźni, gdzie kształtują się interpretacje. Ten szczególny mit dał początek licznym, niepodważalnym sposobom pojmowania rzeczywistości, wyrażanym hasłami typu „Nieposłuszeństwo nie popłaca”, „Siedź w kącie, a cię ujrzą”, „Tylko Bogu wszystko wolno”, „Nie można ufać ciału”, „Nie wierz nigdy kobiecie”, oraz ludzkość jest bezradna. Za kaprysy kobiety słono się płaci, kobiety nie potrafią być szefami, ludzkość nie zasługuje na obcowanie z Bogiem, zatem upadek w bezlitosny, pełen trudów świat przyrody jest dla ludzi wieczną karą. Wyrażone w ten czy inny sposób implikacje ludzkiej winy i bezradności rezydują u samej podstawy interpretacji przekazywanej z pokolenia na pokolenie blagi, która w pełni uświęca kulturowo zakorzenioną wiarę w bycie ofiarą i w najwyższy stan niemocy. Bezradność rodzi się z przekonania o braku kontroli nad środowiskiem i jest obwarowana uznaniem przeszłości za aktualny wyznacznik teraźniejszych i przyszłych zdarzeń. Niedostatek opiera się o pragnienie, aby ktoś inny kształtował wasz los.
Nie jesteście tymczasem ani grzeszni, ani splamieni, ani bezradni. Kiedy jednak jako ludzie decydujecie się uwierzyć, że musicie czcić, uwielbiać oraz naśladować istoty, których zachowanie jest od waszego wytworniejsze, sami wyrządzacie sobie krzywdę. Wy oraz wszystkie inne grupy istot należących do pola istnienia jesteście względem siebie równi. Owszem, przyroda jest układem, który was utrzymuje przy życiu, ale masz pełną swobodę do zadawania pytań o charakter istnienia. Pole istnienia jest nieograniczone i życzliwe, zatem ty jesteś cudowną i nieskończoną częścią stworzenia. Pamiętaj więc, że twoje przekonanie i to, w co wierzysz, jest integralną częścią twojego osobistego pola energetycznego i doprawdy pewną formą magii. Magiczna jest też twoja zdolność nadawania przekonaniom form, czyli urzeczywistniania ich, a przekonania zbiorowe tworzą zbiorowy magiczny efekt swojego działania. Z upływem czasu przekonania i wierzenia poddano manipulacji i uformowano z nich grupowe porozumienia, ramy egzystencji w trójwymiarowej przestrzeni. Konstrukcja twoich osobistych wierzeń i przekonań określa to, co postrzegasz. Dokonujesz projekcji swojej własnej energii na zewnątrz, przez co kształtujesz świat fizyczny zgodnie z najważniejszą zasadą wyjaśniającą magię przekonań. Aby zmienić świat, trzeba zmienić siebie. Zachód często ośmiesza magię i umieszcza ją w domenie fantazji i sztuczek polegających na zręczności dłoni. Dopóki nie odrzucisz takiego podejścia, nie ujrzysz świata, który leży poza nim. Wszystko jest magiczne. Być może i ty poczujesz inspirację do efektywniejszego wykorzystywania starych wspomnień oraz zablokowanych energii, kiedy zaczniesz rozumieć magiczne znaczenie swoich przekonań. Przyspieszone energie są w stanie pomóc ci wydobyć na światło dzienne twoje najlepsze możliwości, wykorzystać potencjał, ponieważ tworzą sytuacje i wyzwania sprzyjające wykroczeniu poza bariery przekonań. Cel i zamiar obecnych czasów polega na zachęceniu ludzkości do wypełniania pewnego przeznaczenia zapisanego w treści ludzkich matryc istnienia. Przyspieszona energia wnika w każdy obszar twojego życia, który wymaga naprawy, aby ten cel zrealizować. Skuteczne radzenie sobie ze światem wewnętrznym i zewnętrznym wymaga twojej całkowitej fizycznej obecności, polegającej na chęci bycia tutaj, na czujności, na pełni odczuwania w życiu oraz na wiernym cenieniu swojego ciała. Obecność i dostępność pozwala ludziom na bliższy kontakt ze swoim wnętrzem. Twój kręgosłup i układ kostny zawierają pokaźną liczbę kluczowych informacji dotyczących twoich obecnych przeżyć, jak również związków ze wspomnieniami przechowywanymi w sieci istnienia, które do pewnego stopnia determinują proces przeżywania kolejnych życiowych doświadczeń, w których zgadzasz się uczestniczyć. Kości mogą także magazynować wspomnienia ogromnego bólu, a ponieważ z bólem czasem trudno wytrzymać, ludzie mogą porzucać swoje ciała, aby uniknąć jakichkolwiek głębszych związków z poznaniem i doświadczeniem pewnych przeżyć. Giętki kręgosłup sprzyja giętkości umysłu. Właściwa postawa ciała jest znakiem, że ciało ma zgodną konstrukcję i o wiele łatwiej w nim przebywać niż w ciele o słabszej postawie. Ból zawsze ma swój sens i cel. Przede wszystkim jest silnym sygnałem płynącym z głębi ośrodków inteligencji ludzkiego ciała i wskazuje na utratę równowagi emocjonalnej. Z kolei emocje przechowywane i upychane w jednym obszarze ciała odbijają się niekorzystnie na jego zdrowiu, dopóki stara, nagromadzona energia nie zostanie uwolniona, na przykład w formie bolesnych fizycznych manifestacji.
Kiedy nosisz w sobie ból przeszłości i nie pozwalasz mu odejść, twoje ciało wiernie zasygnalizuje ci wynik tłumienia uczuć. Podobnie jak najlepszym sposobem na pokonanie lęku jest konfrontacja z nim, z najgłębszymi emocjami możesz poradzić sobie po prostu je akceptując. Emocje napełniają twoje myśli energią. Im są silniejsze, tym więcej paliwa dostarczasz swoim myślom. Znalezienie bezpiecznego i twórczego sposobu wyrażania emocji, jak na przykład zapisywanie ich lub liczenie do 13 i cierpliwe wyrażanie na głos swojego aktualnego samopoczucia, pozwoli ci swobodnie cieszyć się życiem i jak najlepiej wykorzystać czas przyspieszonej energii. Jakby nie było, w końcu kiedyś i tak będziesz musiał rozegrać piłkę i zobaczyć, co znajduje się w najciemniejszych zakątkach twojego ja, aby je rozjaśnić i pojąć to, czego do tej pory nie rozumiałeś. Przyspieszona energia dosłownie wypycha wszystko, z czym trzeba sobie poradzić, włącznie z kwestiami nierozstrzygniętymi we wcześniejszych wcieleniach na pierwszy plan życia. Emocjonalna ocena samego siebie to tak jak granie na wewnętrznym pianinie i dobrze wiesz, jak się to robi. Pytanie jednak brzmi, jakie wybierasz melodie? Wszystkie twoje działania, każdy uczynek, a szczególnie każda odczuwana emocja, niosą się echem w rzeczywistość oraz odbijają w warstwach wielowymiarowych lokalizacji. Pozwalanie sobie na emocje, umiejętność odczuwania na bardzo głębokich poziomach, to jeden z kluczowych tajników sztuki posługiwania się przyspieszoną energią. Każdemu od czasu do czasu zdarza się doświadczyć konieczności uporania się z ukrytymi emocjami, które przywiązane są do niezbadanych dotąd przekonań blokujących przepływ energii w ciele. Osoba umiejąca odczuwać i rozpoznawać ból duszy potrafi także wznieść się ponad trudności i doświadczyć czystych stanów radości i ekstazy. Ludzie zamknięci na emocje i ich głębie są odrętwiali, często zupełnie rozczłonkowani, rozdzielają w umyśle doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne, co wynika z jakiegoś rodzaju traumy. Stąd też ich ustalenia, projekcje i postrzeganie rzeczywistości są zupełnie sztywne, a punkt koncentracji uwagi niezmienny. Kontrolujący waszą planetę, ci, którzy grają tutaj rolę złego bohatera, często wykorzystują traumę do kierowania masami po ścieżkach lęku i zamętu. Robią to z wielu powodów, jednakże mogą to robić tylko dlatego, że nie odczuwają emocjonalnego połączenia między rzeczywistością zewnętrzną i wewnętrzną. Jeśli nie wiesz, jak masz się czuć, to tracisz bardzo ważny sprzęt potrzebny do gry w tę grę. Wzmocnione przekazy galaktyczne wyważą drzwi do twojego podświadomego umysłu, uwalniając stare, nabrzmiałe mocą emocje. Użyj tej galaktycznej energii do twórczego kształtowania swoich myśli. To, jak bardzo sam się lubisz i tak naprawdę sam siebie akceptujesz jako osobę, tworzy twoją własną wartość i szacunek do samego siebie. Ilekroć zgadzasz się sam ze sobą i czujesz się ze sobą dobrze, wchodzisz na wyższy poziom. Możesz wydać swój własny dekret i zarządzić, że twoje ciało jest godne twojego zaufania. Im silniej polubisz sam siebie, tym lepiej pójdzie ci w każdej innej dziedzinie, ponieważ miłość do siebie samego tworzy podstawę waszych przekonań. Możesz także nauczyć się ufać sobie i podążać za swoimi impulsami, aby obserwować związki i synchronie, aby honorować swoje przeczucia i emocje. A jeśli nie wiesz, jak masz się czuć, tracisz niezbędny do tej zabawy sprzęt. Swoje emocje ożywisz sam, własną zgodą na odczuwanie, po czym, wycofawszy się z chęci osądu, będziesz dysponować własną fontanną pojawiających się uczuć. Jeśli lękasz się utraty kontroli nad tą powodzią emocji, pozwól, by ów lęk odszedł, potwierdzając przed sobą samym istnienie określonych odczuć oraz ich istotny cel –
a następnie uwalniając się od przywiązania do nich. Twoje uczucia to cenny majątek. Dzięki nim możesz poznawać rzeczywistość i określić swój aktualny poziom zdolności do przejęcia odpowiedzialności za swoje kreacje. Jeśli nie uznajesz i nie przyznajesz się do swoich prawdziwych emocji, upychając je po kątach albo całkowicie wypierając, podświadomie widzisz w innych wszystko to, czego sam nie potrafisz określić jako własne. Owszem, wcale nie jest łatwo uznać za własne to, o posiadaniu czego się nie wie lub, jak w tym przypadku, to, co jest przechowywane w głębinach podświadomego umysłu. Możesz jednak zrozumieć samego siebie, przyglądając się swoim kreacjom, manifestującym się w codziennym życiu oraz swoim metodom ich tworzenia. I choć stąpasz po kruchym lodzie, to jeżeli idziesz z otwartym sercem i umysłem oraz jasnymi intencjami, nie ma takiego powodu na ziemi, dla którego nie mógłbyś odkryć jego tajemnic, uprawiać go niczym pole najlepszych możliwych rzeczywistości. Inteligencja emocjonalna to pokaźny i cenny majątek w rzeczywistości fizycznej, będącej decydującym kluczem do duchowego rozwoju. Bądź zatem otwarty oraz badaj swoje emocje, podejmując ryzyko i zapraszając do udziału wszelkie głębokie uczucia i wspomnienia, od których już może się odciąłeś, lub które zaszufladkowałeś albo poupychałeś po kątach umysłu tak, by ich nie widzieć. Do zablokowania wspomnienia emocjonalnego potrzebna jest ogromna ilość energii. Ludzkość właśnie zaczęła sobie uzmysławiać, że całe wasze jestestwo wypełnione jest wspomnieniami wydarzeń, czasów i miejsc. Wytrenowano was przecież tak, byście koncentrowali uwagę na tym, co chcecie zobaczyć, a ignorowali wszystko, co nie pasuje do waszych przekonań. Gdy ciśnienie generowane przez przyspieszoną energię wzrośnie, trzeba będzie zrobić porządki, wygospodarować miejsce i pozbyć się starych gratów, nieprzepracowanych emocji albo starych, budzących obawy, wibracji, które zmagazynowaliście wewnątrz i pomiędzy komórkami, atomami, kośćmi, mięśniami, tkankami, organami ciała oraz w niciach DNA. Każda część ciała dysponuje swoją pamięcią. Wyobraź sobie siebie jako giętki, dobrze zorganizowany, przestronny, jasny kanał przyspieszonej energii, która z łatwością przepływa przez twoje ciało, poprawiając i retuszując twoje życie. Może ci się wydawać, że rzeczywistość od czasu do czasu stawia na twojej ścieżce pewne przeszkody, ale takie myślenie powstaje zawsze wówczas, gdy łapiesz się w sidła samoograniczenia. Restrykcyjnym przekonaniom towarzyszy często frustracja. Ludzkość nadal musi realnie pojąć szkodliwe skutki akceptacji jałowych i bezwartościowych przekonań odnośnie waszego ciała fizycznego. Kiedykolwiek czujesz, że życie stawia ci wyzwanie, czy to w dziedzinie pieniędzy, seksu, zdrowia, zatrudnienia, związków czy religii, zwykle chodzi o pokazanie ci drogi do zrozumienia, jak gospodarujesz swoją energią. Obszary, z którymi się borykasz, na których doświadczasz niepokoju, złości czy frustracji oraz dziedziny, w których słabo ci idzie, to sygnały negatywnych przekonań, które żywisz względem siebie, a jednocześnie wskazówki, że przekonania te nie leżą w twoim interesie. Czasami jednak przekonania dotyczące ważnych życiowych kwestii rządzą twoim życiem zza kulis i to tam właśnie należy się kierować, po czym trzeba je zbadać, potwierdzić ich istnienie, uznać i uwolnić. Poczucie wstydu niszczy wasze ciało jak niewidzialne termity, pochłaniając drewnianą konstrukcję budynku. Uznanie istnienia danej kwestii lub problemu rozluźni blokady i zburzy niepotrzebne mury, umożliwiając lepszy wpływ energii do ciała. Nie musisz wcale od razu poznać wszystkich
rozwiązań, ale chciej zwracać uwagę i rozważać. Obserwuj i przyglądaj się swoim wzorcom, zadawaj sobie pytania. Z czym jeszcze ten problem się wiąże? Jaki wyższy cel i większa okazja czekają na mnie, jeśli spojrzę na tę sytuację z innego punktu widzenia? Przy otwartej postawie i pozytywnym nastawieniu galaktyczna energia wniknie w Twoje ciało, co poczujesz, na przykład jako chęć na masaż albo na uprawianie gimnastyki, jako pomysł na prowadzenie pamiętnika, potrzebę pójścia na samotny spacer po lesie albo nawet jako chęć wypłakania się. Zdrowy płacz potrafi przecież topić blokady tworzone przez kurtyny wspomnień i otworzyć drogę dla uwolnienia tego, co za owymi kurtynami ukryte. Jeżeli tylko płaczowi nie towarzyszy poczucie użalania się nad sobą, a Ty nie wydajesz żadnej imprezy pod hasłem "poużalajmy się nad sobą", Twoje łzy mogą zadziałać jak balsam, który pochodzi prosto z serca i dodaje odwagi, byś wniknął w czystą emocję. Aby dodać swojemu życiu mocy i inspiracji, aby świadomie wykorzystywać siłę witalnej, kosmicznej energii, musisz rozpoznać swoje lęki jako własny, regularny wkład w bieżący stan emocjonalnego zanieczyszczenia Ziemi. Możesz sądzić, że tyranizuje Cię jakaś zewnętrzna siła, ale w istocie za wszystko odpowiedzialne są Twoje własne prośby, sygnalizowane z Twojego wnętrza w eter, a związane z kreacją określonych doświadczeń. Wibracja energii lęku ma łatwo rozpoznawalną częstotliwość. Można ją wyczuć prawie tak wyraźnie jak miłość. Możesz pomyśleć, że lęku przecież nikt nie pragnie, lecz jeśli rozważysz, ile uwagi i skupienia wibracja strachu przyciąga na całym świecie, to może dostrzeżesz, dlaczego te właśnie wersje świata większość ludzi, jak się wydaje, chce tworzyć. Zbiorowy lęk wykracza daleko poza groźbę wojny czy lęk przed tyranią despoty. Gnieździ się w głęboko ukrytej emocji, jaką jest obawa przed byciem istotą potężną. Zdrowe wykorzystanie lęku ma swój cel. Może służyć jako pobudka albo alarm ostrzegawczy, że stąpasz po miękkim gruncie. Kiedy znajdziesz się niebezpiecznie blisko groźnej sytuacji, Twoje ciało może doznać niesamowitego podmuchu energii, ponieważ zlokalizowane w centrum mózgu ciało migdałowe działa niczym cielesne centrum dysponowania lękiem i wysyła wzdłuż wiązań nerwowych sygnał "walcz albo uciekaj", zapalając wewnętrzne czerwone światło oraz włączając alarmowe syreny. Ten wewnętrzny system ostrzegania stoi na straży w razie niebezpieczeństwa, stąd istotnie możesz doświadczać uczucia strachu w wyniku reakcji na wewnętrzny sygnał płynący z komórek ciała. Kiedy wyczują one prawdziwe zagrożenie Twojego przetrwania. Z praktycznego punktu widzenia zdrowy objaw lęku jest ostrzeżeniem. To sygnał, który mówi: trzymaj się od tego z daleka, bo zrobisz sobie krzywdę. Największym sprawdzianem dla istoty żyjącej w formie cielesnej jest właśnie pokonanie lęku. Kiedy ośrodek lęku wykorzystywany jest nawykowo, umysł traci jasność, paraliżując tym samym racjonalne myślenie. Projektowanie tej emocji w swoją rzeczywistość przy braku faktycznego niebezpieczeństwa wypacza poczucie integralności ciała i tworzy stan wewnętrznego zamętu, który nadaje wibrację lęku do masowej świadomości świata zewnętrznego. Naturalny układ inteligencji Waszego ciała działa w zawrotnym tempie i w żywej współpracy z Waszym nastawieniem i z oczekiwaniami. Kiedy więc zmienisz swoje nastawienie, bez wątpienia zmienią się też Twoje doświadczenia. Miliony komórek mają nieprzerwany i łatwy dostęp do tego układu. Dokonują oceny miliardów Twoich wyborów, aby doprowadzić Cię do kontaktu z pragnieniami. W każdej chwili Twoje ciało przetwarza sfery wyszukiwanych, skomplikowanych danych, zawierające przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Musisz nauczyć się zwracać baczną uwagę na sygnały, które rozsyłasz, zauważając oraz badając swoje samopoczucie względem tego, co kreujesz, albo tego, z czym się stykasz. Pogodzenie się ze swoimi emocjami może prowadzić każdego z Was do stanu głębszego samourzeczywistnienia, ponieważ emocje zawsze są kluczem do zrozumienia przekonań. Pamiętaj, że uczucia prowadzą ku przekonaniom. Odnajduj swoje emocje i szczerze je odczuwaj. Kiedy już zidentyfikujesz określone przekonanie kryjące się za daną emocją, uznaj jego rolę, a następnie uwolnij je i zastąp bardziej inspirującym punktem widzenia.